czwartek w Śradzu odbył się finał wojewódzki gier i zabaw dla dzieci. Nie tylko parkiet tętnił życiem, ale także trybuny. Gospodarzem wydarzenia była szkoła podstawowa nr 10. Dziś mamy na naszym terenie, na naszej sali rozgrywają się wyjątkowe zawody, bo to już finały wojewódzkie. W grach i zabawach dzieci. Są to nie dość, że wyjątkowo takie emocjonujące, to i takie wyjątkowo widowiskowe zawody, stąd pełna sala i widzów, ale i zawodników. Naturalnie sercem jestem z moimi uczniami i trzymam za nich mocne kciuki, natomiast jak to w sporcie, niech wygra najlepszy. I o to postarali się uczniowie 5 szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego. Było głośno, ale każdy uczeń i każdy zespół walczył o jak najlepszą pozycję. Czwartkowe zmagania były ostatnim etapem tego cyklu zmagań. Mamy tu już finał wojewódzki. Wcześniej szkoła gościła najpierw powiat, później półfinał wojewódzki, a teraz mamy finał wojewódzki z udziałem dzieciaków z całego województwa. Każdy zespół liczy co najmniej 40 osób, ponieważ startują klasy pierwsze, drugie, trzecie i czwarte i każda klasa reprezentowana jest przez 10 osób, plus dzieciaki rezerwowi, także i tych zespołów jest 6. To były podstawówki z Łodzi, Kutna, Zgierza, Zelowa i gospodarze SP10. Drużyny musiały sobie radzić z najróżniejszymi konkurencjami. To są różne sprawnościowe i z piłkami, przewroty, i wnoszenie piłki, kozłowanie piłki do kosza, prowadzenie piłki do nogi. To ma służyć ogólnemu rozwojowi dzieciaków, bo w tym wieku właśnie to robimy z nimi na WF-ach i tutaj prezentują dzieciaki to, co potrafią. Sama nazwa wskazuje, gry i zabawy, to ma być zabawowo, mają się dzieci przede wszystkim bawić w tej imprezie i o to tu chodzi. Jest pełna hala kibiców, pełna hala dzieciaków. Największa masowa impreza dla tej kategorii wiekowej w Śradzu i w ogóle w województwie chyba. Doping publiczności podczas każdego startu ani na chwilę nie ustawał. Jednak dla uczniów to była przede wszystkim zabawa i frajda. Ogólnie są bardzo fajne, dużo emocji jest. A w jakich konkurencjach ty bierzesz udział? Skaczemy przez ławeczkę, kozujemy, skaczemy na piłkach takich uszatych i to tyle. W jakich konkurencjach bierzesz dzisiaj udział? Ja biorę udział w skakaniu na piłce tylko. Aha, i na razie dopingujesz młodszych kolegów, prawda? Tak, tak. Jak im idzie? Dobrze. W jakich konkurencjach dzisiaj bierzesz udział? No dzisiaj nie za dużo, bo mnie trochę noga boli, ale biorę w kozłowaniu i skakaniu na piłce. No i teraz dopingujesz młodszych kolegów. No. Jak im idzie? No na razie są chyba pierwsi. A konkurencje ciężkie, w której bierzesz udział? No jak się poćwiczy, to są łatwe. W wojewódzkim finale zwyciężyła szkoła podstawowa nr 190 z Łodzi. Drugie miejsce należało do Śradzkiej 10, a podium zamknęła SP5 w Zgierzu.